Hej, tutaj My Hobby Shop, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj pokażę Wam, jak pakuję swoje zamówienia. Zapraszam do oglądania. Więc zawsze na początku szykuję sobie maskotki, które muszę zapakować i w tym przypadku będzie tu tutaj cztery pszczółki, maskotka kotka, tam kapelusik oraz jeszcze myszka. Ogólnie pod swoim łóżkiem trzymam takie fajne pudła. W jednym mam trochę włóczek, no a w drugim mam właśnie rzeczy do pakowania. I tak one wyglądają. No i mam takie fajne właśnie pudło. I pokażę Wam, co się w nim w sumie znajduje, bo Wam jeszcze nigdy nie pokazywałam. Więc na górze mam kartony. No i do tego zamówienia będę potrzebowała, w sumie do tych zamówień, będę chyba dwóch kartonów potrzebowała, bo w takich folikach mogę się nie zmieścić. Bo ogólnie to trzy osoby zamówiły. I tam jedna osoba właśnie zamówiła trzy pszczółki, jedna jedną pszczółkę, no a trzecia osoba zamówiła kotka, tam kapelusik i tą myszkę. Więc będę potrzebowała tam te dwa kartony, to oczywiście mi się przyda taśma, jak zawsze. I teraz tutaj. Mam takie fajne wypełnienie chrupki, co na pewno każdy zna, bo to jest naprawdę super. Wypełnienie chrupki są naprawdę the best. No mam te chrupki, mam też takie fajne gratisy, no które dorzucam do gratisów. Są to ręcznie robione tea lighty od Candle Wax. Tak się prezentują. Każde tutaj jest 10 różnych zapachów, kolorów i w ogóle. I takie zawsze dorzucam do zamówień. Więc będę potrzebowała w sumie takie trzy. O, akurat każdy inny się wylosował. Będę potrzebowała jeszcze mój różowy stretch. Bo to różowy karton. No i przydadzą mi się jeszcze moje wizytówki. No i biorę tutaj jeszcze parę takich przeźroczystych folijek. Dokładnie nie wiem, ile mi się przyda, bo jeszcze tego nie przeliczyłam, ale wezmę tak. Najwyżej odłożę. No i tak w sumie te wszystkie rzeczy, które potrzebuję do pakowania chyba są. O, chociaż w sumie jeszcze zapomniałam o tej folice. To są takie fajne z napisem thank you do pakowania folia, które zakupiłam na Shainie, bo wiele osób właśnie pyta skąd są. I tutaj macie ID, możecie sobie wpisać. I znajdziecie takie fajne też folijki do pakowania paczek. No i tak się prezentują te rzeczy, które będę pakowała, których będę też używać do zapakowania. No i teraz pokażę Wam jeszcze, jak pakuję zawsze gratisy, które dorzucam do zamówień. Więc zawsze potrzebuję jednego przeźroczystego takiego wołeczka, opakowania, co cokolwiek jest, no takie coś. Zawsze wkładam tea lighta do tego woreczka. Jest, akurat patrzcie, tak prawie idealnie na wymiar tego, no ale jest pięknie. Dorzucam jeszcze wizytówkę. Dorzucam jakieś tutaj dwa cukierki. Teraz już to coś odklejam. Zaklejam. W miarę równo się zawsze staram. No i tak wyglądają już zapakowane jedne gratisiki do zamówień. A i bym jeszcze zapomniała, zawsze jeszcze na to naklejam naklejkę thank you. No, zresztą jest piękne. No i jeszcze Wam tutaj pokażę, bo zawsze na moim koncie, na TikToku, na moim profilu widzicie, jak pakuję TikToki. I pokażę Wam, jak one są nagrywane, z jakiej perspektywy. Więc tutaj jest ogólnie moje biurko. I zawsze tutaj mam tą lampę do pierścienia, mam do nagrywania TikToków. Tak sobie daję telefon, oczywiście pionowo, teraz jest poziomo. No i po prostu w taki sposób nagrywam te filmiki. Więc zacznę od zapakowania tej jednej pszczółki. To jest taka pszczółka, która została zakupiona. No i będę ją pakowała w tą folikę z napisem thank you. Mamy już spakowane gratisy, wszystko jest gotowe. I takie pszczółki pakuję po prostu w łatwy sposób. Wkładanie. Tak. No i dorzucam gratis. Tutaj większego zamieszania nie ma, ponieważ nie wkładam tych pszczółek do folii, bo sami są już w jednej folii. No i nie czuję potrzeby, żeby tyle ich pakować w tę folię. No i jest to w taki łatwy sposób, po prostu już od razu zaklejamy. Tak, już właśnie pierwsze zamówienie jest zapakowane, teraz wezmę się za kolejne. Jeszcze oczywiście później tworzę etykietkę po spakowaniu wszystkich paczek, ale to już po prostu zrobię we własnym zakresie. No a teraz wezmę się za zapakowanie tego dużego zamówienia z trzema
aż 3 pszczółkami. Więc będę potrzebowała już do tego kartonu. I najpierw przygotuję wszystko ładnie na biurku i później zaczniemy z pakowaniem. Więc ja już tutaj przyszykowałam wszystkie pszczółki. Widzicie też tutaj gratisy, wszystko poukładane i jest to dokładnie tak samo ułożone jak na TikToku, ponieważ nagrywam nawet z tego teraz TikToka i zobaczycie na końcu po prostu ich efekty. Więc teraz będę pakowała pszczółki. Tutaj były 3 zamówione, takie. O, włożę je tak, żeby się nie kiwały. I teraz jeszcze dosypię wypełnienia. No i przy przysypaniu już wkładam na górę gratis, zamykam karton, zaklejam, no i streczuję. Teraz zapakuję już ostatnie zamówienie i zobaczycie to w przyspieszonym tempie, po prostu, żeby się fajnie oglądało. Więc ostatnia paczka jest już zapakowana, ją tutaj jeszcze właśnie ofoliowałam, no i jest już gotowe. Więc tak się prezentują już zapakowane 3 zamówienia. Jak już mówiłam, etykiety nakleję w własnym zakresie, później po prostu. Paczki teraz czekają do wysyłki. No i mam nadzieję w sumie, że filmik Wam się spodobał, bo jest to dość nietypowy filmik, tym razem nie z tutorialu. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, który nie wiem będzie kiedy, w najbliższym czasie. No i po prostu do zobaczenia, pa!